Witam. Dzisiaj pokażę Wam moje oświetlenie na poddaszu w moim drewnianym domku. Mamy tutaj o panel LEDowy. Jeden. I drugi. Takie o. Tu mamy włącznik. Włącznik idzie. Tu idzie do puszki. Bo idzie z jednego przewodu, jest z jeden przewód rozdzielony na dwa przewody, jeden do drugiego, do jednego panelu, jeden kabel do drugiego panelu. Więc wiecie, idzie tak, jeden przewód tam i drugi tu. Proste, no, proste oczywiście. Panele LEDowe mają 6500 kelwinów, 6 watów. Kosztował, taki jeden kosztował 9 zł, całkiem tanio, działają już rok, ponad rok. Kupiłem je na Allegro od sprzedawcy D-LED. Dobra, a świecą one tak. Jak na 6 watów świecą one naprawdę dość mocno. O, przyciemniłem wam. I jak działa taki panel? O, tutaj chyba wam świecą ładnie. Drugi. Zgaszę na razie. Jak jest zasada działania takiego panela? To są panele natynkowe. Oczywiście są też podtynkowe wersje. On jest taki gruby, ponieważ w środku mamy zasilacz 12-woltowy. A w środku to są takie szkła takie mleczne, takie jakby taki luminofor. Tutaj dookoła jest owinięta taśma LED. Tutaj o, właśnie tak. Która właśnie poprzez ten luminofor staje się światło. Takie, że nie widać tej taśmy LEDowej. To jest oczywiście taka mocna taśma LEDowa, że aż światło oświetli cały pokój. Zresztą może wam przyciemnię. O, zobaczcie, widzicie taką jakby kreskę. Tu właśnie idzie ta taśma dookoła. Odkręcimy sobie jeden panel. Pokażę wam, jak wygląda całe podłączenie w środku. Jak jest zbudowany ten panel. O, tutaj o, on tak odstaje. Tu mamy takie szparki do odprowadzania ciepła od zasilacza. Jak go zdejmujemy, to jest proste, tu mamy śrubkę. Odkręcamy ją. Wyjąłem śrubkę, odhaczył się. Śrubkę kładziemy w bezpieczne miejsce, żeby nam nigdzie nie odleciała. I jeszcze mamy drugą śrubkę. On tak wyskoczy, jak go ten. Więc lepiej go tam trzymać. Ja go przytrzymam. Tak. Jakby go przytrzymam. Dobra, panel wisi. Śrubkę odkładamy. Tutaj leżą sobie. No. I tak wygląda cała elektronika, właściwie no elektronika. Chodzi o zasilacz. Mamy panel. Dobra, może wejdę. Co my tu mamy? Tutaj wychodzą przewody fazowy i neutralny. Tu mamy kostkę, takie dwie kostki. I idą sobie do naszego zasilacza. O, przez zasilacz. Tutaj podłączamy taką złączkę.
I tu jest nasz panel. O, tutaj tabliczka znamionowa. Oczywiście ta ostrość, oczywiście. O. Wyprodukowany w 2017 roku. Taki panel. I to po prostu chowamy wszystko w tej puszce. Wszystko ładnie. Ten panel oczywiście można odczepić. O. Dobra, chyba go nie odczepię. Zobaczcie, sam panel. Podłączamy tą oto wtyczką. Tutaj. Panel do panela LED-owego nie jest potrzebny przewód ochronny. Nie ma tu on nigdzie podłączenia. Tylko fazowy i neutralny. Dobra, on sobie wisi. To ja je włączę. Ale świeci. Ten tak. Ten tu tak sobie wisi. Powiem wam, że w nocy naprawdę ładnie oświetlają pokój. $9, ale naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych paneli. Dobra, widzimy się w następnym filmie. Teraz muszę znowu to poskładać, a w takiej małej puszeczce dość ciężko schować kostkę i zasilacz, więc módlcie się, żebym to schował. I widzimy się w następnym filmie. Cześć!